Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w murach Sądeckiego Ratusza. Nietypowe to święto, bo pierwsze takie w czasie epidemii. Ale myślę, że tym bardziej chciałbym się odnieść do kwestii, jak ważna jest właśnie edukacja w tym czasie. Całe życie uczono mnie, rodzice mnie uczyli, żeby opierać się na wiedzy, na nauce. I mam nadzieję, że rządzący dzisiaj tak postępują, że wsłuchują się w głos naukowców, specjalistów i wypracowują najlepsze rozwiązania, również dla edukacji. Wiemy, że ten rok, który jest przed nami, będzie rokiem bardzo trudnym. Mamy już kilka klas wyłączonych do zdalnego nauczania. Mamy wyłączoną szkołę pierwsze liceum na 2 tygodnie. I podejrzewam, że będziemy musieli się do tej sytuacji po prostu przyzwyczaić. Przez może rok, może dwa, wczoraj słyszałem, że 3, będziemy musieli w tych nietypowych warunkach funkcjonować. I tym bardziej wasze zaangażowanie jest bardzo ważne. Pewnie przyjdzie wam też pracować zdalnie. Tak powiem osobiście, że ja już się przyzwyczaiłem do tej myśli, że pewnie w pewnym momencie ten test dla mnie okaże się pozytywny. Będę się modlił, żebym przeszedł tą chorobę jak najłatwiej, żebym nikogo nie zaraził. Mam nadzieję też, że Państwu będzie to zdrowie dopisywało. Wszyscy się boimy, ale musimy iść do przodu, musimy się starać funkcjonować w miarę normalnie, właśnie w tych trudnych warunkach. I tym bardziej w dniu dzisiejszym chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty za to, że podejmujecie ten trud, że w spokoju uczycie sądeckie dzieci, przekazujecie wiedzę. To, o co zawsze apelowałem od marca, żeby jak najmniej tego czasu było straconego, jak najmniej godzin straconych, dni straconych. Sam jestem ojcem 3 dzieci i wiem, że każda godzina z nauczycielem jest bardzo ważna. Rozwija dzieci, dowiadują się nowych rzeczy, otwierają się im głowy. I za tą pracę, ciężką pracę w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu szczególnie podziękować. Pogoda też nam nie sprzyja, ale szanowni Państwo, jestem z natury optymistą. Rzadko mi uśmiech schodzi z ust i mam nadzieję, że przebrniemy tę chwilę razem, niepodzieleni, patrząc w przyszłość, bo wszystko przed nami. Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz bardzo, gratuluję Wam jako nagrodzonym. Natomiast nieście troszkę tej radości też do szkół, troszeczkę uśmiechu. Też te dzieci muszą poczuć Wasze ciepło, Waszą dobroć, która jest w Was. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie.